No Włodek nawet przyjechał. Widziałem, że później kupię. Dobry. Nie, ja w takiej sytuacji zawsze mówię, my nauczyciele mogliśmy odejść wcześniej. Prawda. Mnie wygonili. Naprawdę, bo ja miałem tylko SC, nauczyłem się na dziękuję panu. To panienka tam się... Tak w ogóle, to chciałem Państwa bardzo serdecznie powitać na 11. edycji Rajdu Leśnego. W tym roku mamy taką bardzo leciuteńką trasę, jeśli chodzi o długość, natomiast jeśli chodzi o przeszkody terenowe, no to będzie parę niespodzianek. Ale myślę, że w pełni składzie damy radę. Szanowni Państwo! Jedna generalna zasada. Będziemy jechać najbardziej urokliwymi fragmentami nadleśnictwa Drzewa Góra, jeżeli chodzi o Rynnę Kuźniecką. Jest to bardzo trudna trasa. Jedziemy wolno, mamy bardzo dużo czasu, 5 godzin na przejechanie 30 paru kilometrów. Średnio się jedzie 10 km na godzinę. Teraz tak dla polepszenia samopoczucia, mamy tutaj kilka takich gadżetów, a reszta atrakcji będzie na lotnisku, tak? Rozlosujemy, Rzesieńko, tak szybciutko. Ile tego ma losować? 10 chyba tam mamy, tak. Numer 53. Numer 53. Las w obiektywie leśniku. Numer 53, Lamczyk Krystian. O! Zaczynamy. Mamy Lamczyka Krystian. Idzie to. Tu. Lamczyk Krystian. No, załapałeś się. Dziękuję. Gratulacje. Tak, kubeczek rajdowy. Pusty? Na razie pusty, liczymy na to, że ten co wylosuje, to coś doleje. Numer 100! Numer 100, Szymańska Kinga. Szymańska Kinga się zbliża do nas. Ona nie zapewnie na pewno. Gratuluję. Będziesz napełniać kubeczek. Idziemy do Czechii. Przepadła nagroda. To jest dla szybki. Musimy nagrywać tak, żeby każdy coś dostał. 68. Dobra. 68. Morzejko Zbigniew. Nie uważam, że losowanie jest tendencyjne. Losowanie było tendencyjne. Z Górską Myśliwską zespołu Trębaczy Myśliwskich z Goraja. Numer 85. Proszę Państwa, przy tym fantastycznie wyją psy. Wierzcie mi, że w niektórych sygnałach po prostu szaleją. 400-złotowy rabat na zakup roweru. Wow. Nie, zakup roweru, 400 zł. Także to może być najlepsza nagroda. 9. Wow. Numer 9. Wow. Numer 9. Nieźle. To kupi w Tesco. Szczepaniak Magdalena. Czas nowy rower! Rower mówisz, masz! Dziękuję. Pół roweru ma pani. Tak. I ostatnia torba ze smyczą, razem z numerkami, które zostaną. Można się upewnić, że wszystkie były. Na koniec losującego. Numer 93, ostatni szczęściarz. Na początku, rajdo. Suchowera Anna! Dobre ręce, gratulacje. Ale wylosowałem. A karton kto wygrał? Karton bierze Jarek na przyszły rok, muszę przyjść. Drodzy Państwo, karton albo do recyklingu, albo na przyszły rok. Oni wiedzą. My sprawdzimy. A ja mam pytanie, czy tam były numery powyżej 100? Były. Powyżej 100 to oczywiście. Nie było chyba. Drodzy Państwo, życzę Państwu wszystkim przede wszystkim bezpiecznego udziału w naszym rajdzie i ruszamy.
szybko jedzie. Wiesz, że moje to mało. Po co ci ga? Realizujemy w tej chwili trzy, znaczy jeden, ten, którego tutaj tablicę Państwo widzicie, ochrona mokradeł i retencja wody w Borach Krajeńskich, został już zamknięty. Natomiast realizujemy kolejne dwa programy. W sumie zbudowaliśmy około 240 obiektów małej retencji. Największy około 24 hektarów. Natomiast ten należy do średni. 16 hektarów to jest tak średni. Brawo, jedź, Adam! Nogi mu przejadę! Dalej, dalej, dalej! To jest młodość. To młody jest. Młody, ty kurwa. No właśnie, śnipce i następna śnipnie, tu jest sprawka kwalifikacyjna. Uwaga, szybko! O, tu jest coś Samon. Sama drożdżówka. Drożdżówka. Kruszonka. Tak, kruszonka. O, właśnie, tego słowa. O, ręce. Zobacz, co on panią. To na koniec był ogonek. Ogonek. My kiedyś też mieliśmy 60 lat. Kiedyś jakoś było 70. Pamiętam, że 70. Pięknie! Było, tak? Było. A może i było? Ani chwili nie czeka, konduktorzy łaskawy, zawieź nas do Krakowa. To będzie mało miejsca jeszcze. Ten samolot szturmowo-bombowy, jaki oczywiście dowiecie się Państwo na miejscu, kiedy będziecie zwiedzać tenże obiekt wojskowy latający. Szanowni Państwo, witam jeszcze raz wszystkich gorąco. Oczywiście cały czas oczekujemy na pozostałe ekipy. Drodzy Państwo, w tej chwili pan komandor i zastępcy podzielą się swoimi refleksjami na temat tego, co się wydarzyło na trasach i tak dalej. Także oddaję Państwu głos. Dziękuję, witam Państwa. Na szczęście zakończył się rajd terenowy części. Z tego, co meldunki z trasy spłynęły, żadnych nadzwyczajnych zdarzeń nie było i to jest najważniejsze. 520 rowerzystów dotarło. Największa trasa nad leśnictwo Złotów. Drodzy Państwo, jeżeli można, chciałbym teraz prosić tylko o mobilizację tych osób, które będą brały udział w konkursie.
same dla Lipki, trzynostka. Lelek, kozaduj. To był kos. Dziękujemy bardzo. Słuchamy. Kolejny dźwięk. Prawidłowo, tak? Tak, dziękujemy. No niestety, trzeba się łatwiejsze głosy, czasami los szczęścia. Punktacja jest rozstrzygnięta, podsumujemy, zaraz podamy wynik. Co ciekawego, nie ma w tym roku miejsca ostatniego, ponieważ są dwa miejsca ex aequo, także można powiedzieć, że wszyscy Państwo jesteście zwycięzcami. Niemniej jednak, z ilością punktów 14, Puchar Przechodni i pierwsze miejsce otrzymuje Nadleśnictwo Zdrojowa Góra. Pięknie, brawa, gratulacje. Zdrojowa Góra zdobyła po raz pierwszy, to pierwsze wyjście, brawa, brawa. Następnego losowania już nie będzie. Rower. No dobrze, żebyśmy mieli pełną jasność, że nie oszukujemy. Rower numer 3. Nadleśnictwo na pewno Zdrojowa Góra, prawda? O. Numer 18. Potwierdzam, ale się wkurzy. Pan Janusz Gajewski z Czcionki. Wygarek. Jest pan Janusz Gajewski z Czcionki? Ale ruchy, ruchy! Trzy razy musiało panu szczęście pomóc i się udało. Gratulacje!